Banjo, mimo swojej nisiowatej postury, jest zwinny niczym bułki w zatłoczonym spożywczym. Potrafi sprawnie podróżować po egzotycznej krainie, a w razie potrzeby wykorzystuje tajemniczy plecak, gdzie przechowuje swojego przyjaciela Kazui. Ten, jak na przyjaciela przystało, skutecznie pomaga naszemu misiowi w podróżach. W ten sposób szybciej biegamy, wyżej się wspinamy oraz zwinniej pływamy. Każdy przyzna, że w ten udany sposób mamy do dyspozycji tandem przyjaciół nawzajem się uzupełniających. W ten sposób też uzyskujemy dwa razy więcej możliwości pokonywania przeszkód na naszej bogatej w przygodę drodze. A co powiecie na możliwości latania, a także nurkowania w grze? Cóż, zapowiada się uroczo. Banjo-Kazooie to przygoda rozgrywana w bajkowym świecie, w pełni odwzorowanym w trzech wymiarach. W świecie, w którym nie liczy się czas ani punkty, co pozwala graczowi na pełną eksplorację krainy. Od nas zależeć będzie, gdzie się znajdziemy i co zobaczymy. Całą rzeszą oryginalnych i całkiem nowych postaci zamieszkujących tropikalną krainę przygód Banjo i Kazooie. Według marketing makerów z firmy Nintendo gra ta ma przebić, jeśli chodzi o sprzedaż, taki choćby przebój jak Star Fox 64, który w ciągu pierwszych 5 dni sprzedaży rozszedł się w 300 tysiąca egzemplarzy. Cóż, do nas dotrze ten przebój już lada tydzień i z pewnością ci, którzy zagrywali się w Super Mario 3D, teraz ochoczo zamienią kartridże i rozpoczną nową przygodę w grze Banjo Kazooie, daną na konsolę Nintendo. Coming soon to a theater near you.